Cześć, z tej strony Robert. Zapraszam do 191 już. Q Ej, od najnowszych, wszystko sprawdzone. Nie czytałem pytań, tam może jedno przejrzałem tak dla formalności. Wcześniej jest 915, więc zaczynamy. Co myślisz o Xperi Z3? Z3, no pewnym sentymentem na pewno darzę do urządzenia, bo to był smartfon, który niecałe dwa lata temu jako pierwszy przetestowałem coś innego niż Samsunga, więc właściwie od tego modelu się zaczęło, i właściwie od Sony się zaczęło, tak naprawdę. Więc bardzo ciekawy model, bardzo fajną baterię miał to na pewno. Był taki mocno niewygodny, natomiast uważam, że to jedna z tych starszych, to chyba jedna z tych najlepszych, bo Z3 Plus to już był mocno nieudany model, więc to Z3 to był w sumie bardzo fajny smartfon, z tego co pamiętam. Co sądzisz o 4G LTE Ultra w Play? Wiesz, co no nie mam w Play obecnie żadnej karty. Chociaż wiem, że, że dużo osób mówi o tym, żeby właśnie testować też na różnych kartach i tak dalej. Zastanawiam się, czy, czy do tego tak w ten sposób nie podejść. Nie mam chwili obecnej, więc nie mogę niestety się wypowiedzieć w sensie, co, co, co to jest. Bo nie wiem. No, na pewno ma jakiś tam super szybki internet, tak? ale jakie on prędkości osiąga, to tego niestety nie wiem. Yy... Na co masz uczulenie? Obecnie nie, obecnie nie mam chyba na nic, ja, ale za dzieciaka miałem na wszystko uczulenie, w sensie na sierść psa, na orzechy, na czekoladę, tragedia, dzieciństwo w ogóle tragiczne, ale pod tym względem oczywiście, natomiast no teraz już chyba nie. Yy, to, a przepraszam, to pierwszy był o z Łukasz Bober, zawsze o tym zapominam, później był Filip Witkowski, a teraz Hardcore ma zestaw pytań, czemu nie... Pow... Wiadomo, że widzów o tym, że nagrywasz QTE, chodzi mi o to, że nie piszesz nic o tym na fejsie, Twitterze, etc. Hardcore. Z jednego prostego powodu, bo QTE jest mocno wyjątkowe, nie jest dla wszystkich, tak. Nie wszystkim chce się to oglądać. To jest taki materiał, który już raczej nie interesuje, jakby wszystkich, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc często go nawet nie wrzucam nawet na, na tym jako film, że, że po prostu powstał. Ani na Facebooku, ani na Twitterze. Tym bardziej nie wrzucam informacji o tym, że nagrywam. Jest w komentarzach, więc jeżeli ktoś sobie wejdzie w, na film w momencie, kiedy ja już zacząłem nagrywać, e, przewinie sobie komentarze od najnowszych, to widzi, że, że po prostu rozpoczęło się nagrywanie, tak naprawdę, materiału, więc myślę, że można wtedy poczekać do kolejnego QA. Ale to jest tak mało popularny, wydaje mi się, cykl, i tak specyficzny, przeznaczony do tych takich osób, które najbliżej chcą gdzieś tam być tego co robię, że, że po prostu e, nie ma sensu, wydaje mi się. Aluminiowo-szklany, no, tak, pewno tak. E, hardcore, jeszcze raz, to był Techmaniak. Jak wygląda nawiązanie współpracy z producentem smartfonu? Czy każdy sobie, każdy sobie może nawiązać z nimi współpracę? Jeżeli każdy może, to jakie warunki trzeba spełnić? Ja już o tym mówiłem w osobnym materiale, natomiast mam już rozpisane 5-6 odcinków, bo chcę zrobić z tego taki cykl co najmniej, tam 10 odcinkowy, więc jeszcze szukam po prostu inspiracji. Natomiast chcę zrobić w ogóle cykl taki poświęcony tej branży tech razem z YouTubeem. Możecie mi dać znać, czy to jest fajny pomysł, bo, bo, bo to też jest gdzieś istotne. Natomiast dużo osób mnie pyta, jak zacząć i tak dalej. Nie chcę w kółko ciągle pisać tego samego i, i mówić o tym samym. Jeżeli byłaby zrobiona do tego playlista, to myślę, że, że warto. Fajnie by było, jakby po prostu ludzie mogli spojrzeć. Ja, ja oczywiście bym powiedział o swoich błędach, czego unikać, czego nie robić. Wydaje mi się, że to by było całkiem, całkiem Spoko, jeżeli chodzi o takie początki, czy warto zaczynać, czy znaczy, warto na pewno, tylko czy, czy w dzisiejszych czasach warto jeszcze zaczynać, jak to zrobić, żeby było dobrze, oczywiście. No, wiecie, to jest zawsze takie na tyle kontrowersyjne, że niestety nie chcę przedłużać, bo znowu będzie później długie do kiemnej. Natomiast to jest o tyle kontrowersyjne, że wiesz, wypowiadanie się w sensie takim, że ja przy małej liczbie subskrybentów w porównaniu do innych. To nie zawsze może być dobrze odebrane, natomiast no, chciałbym zrobić coś takiego, żeby ludzie po prostu mogli też zobaczyć, no, jak zacząć, po co zacząć, z jakim nastawieniem zacząć, bo to trzeba zacząć z konkretnym nastawieniem, nie, nie z takim, że, że po prostu wiesz, chcesz z tego żyć, tak nie możesz do tego podchodzić na sam początku, ale myślę, że warto ten, a w tych Przykładów, no, no różnie, no. Mi bardzo długo odmawiali na samym początku. No, musisz mieć jakąś bazę, gdzie możesz publikować te materiały i ktoś to ogląda, tak? Musisz mieć jakieś statystyki, które, którymi możesz się pochwalić, dopiero wtedy są w stanie ci wysłać sprzęt. Eee, ten. Teng UX Games. Jakie aplikacje miałeś zainstalowane na P9 Lite? Ile z takim zestawiem wytrzymywała ci bateria? Myślę, że tam było standardowo tyle, te tapki które ja używam, czyli. Na pewno był Messenger, na pewno był Face, na pewno były strony Facebookowe, Twitter, Instagram. Na pewno był gdzieś tam pewno Uber, bo pamiętam, że miałem długo, chyba nawet zaczynałem zaraz tak po, po tym, po P9, P9 miałem wyjazd, pamiętam. Więc na pewno był tam jeszcze Uber, Swarm, no takie podstawowe aplikacje, jakaś tam gierka i, i, i właściwie tyle, tak? No i masa zdjęć. No, wszystko jest w recenzji, no ale no, naprawdę bateria bardzo dobrze wytrzymywała, więc spokojnie te 5 godzin na ekranie powinien dawać rawę. E, Matthew, Robercie, jaki telefon flagowy do 2500 oprócz S7 czy e, S7 Edge, tak rozumiem? E, no na pewno możesz pomyśleć właśnie o G5, o której piszą. Za 2500 na iPhone a 7 <laughs> nie, nie da rady. Nexus 6P, myślę, że bardzo przemyślony sprzęt też. E, Fajny, czysty Android, jest to jakaś tam opcja. Na pewno jeszcze bym poszedł ewentualnie w, w te wszystkie modele od Huawei'a, tak? No naprawdę P9 czy Honor 8 są nawet tańsze, wypadają bardzo, bardzo fajnie i myślę, że, że warto się nimi zainteresować w tej cenie, na pewno, na pewno. Ja bym brał je pod uwagę, jeżeli chciałbym trochę obniżyć sobie koszty, a niekoniecznie musiał mieć wszystko stop, stop, półki. Adrian Szumnik Czy telefon Ulefon Viena jest wart y, uwagi? Ulefon Viena nie miałem, więc ciężko mi powiedzieć, niestety. Ciężko. Na ogół jest tak, że po prostu nie wypowiadam się na temat telefonów, których nie testowałem. Bo, bo nie wiem, no, specyfikacja specyfikacją, pa, na papierze, na papierze, a może zupełnie inaczej to wychodzi. Zawsze podaję tu taki, taki świetny przykład, y, właśnie y, ten Huawei Shot X. Tak? Telefon, który ze Snapem tam 615, chyba telefon, który teoretycznie powinien śmigać, wszystko powinno być ok, ja był totalną podaką, niestety. Chrysler, hejka Robert, uwielbiam twój kanał, jesteś jedynym, jedynym polskim youtuberem, którego oglądam. Reszta to dno, no nie no, bez przesady. Jest jeszcze kilku dobrych, <laughs> ale dzięki. Może, może zrobisz jakąś rozmowę grupową z widzami na TeamSpeaku albo Skype, e, albo Discordzie. To ostatnie to nie wiem, to, tego nawet ostatniego nie znam. E, prawda jest taka, że chciałem kiedyś na Skype, tak? Tylko że musiałbym też się jakoś do tego przygotować, e, że chciałem też później sobie z, zrobić zlepek z tego jakiś, tak? Czyli, czyli nagrać sobie to i po prostu gdzieś tam sobie wrzucić, bo to można to by było fajne. E, ale to jest całkiem dobry pomysł i cały czas o nim gdzieś tam myślę sobie, po cichu. Jakub Waliszewski. muszę zrobić książkę tutaj dostęp do współtworzenia napisów, tak jak gąciarz we vlogach, żeby widzowie, na przykład ja, pisali, czyje pytanie jest, pytanie jest w danej minucie filmu. Będzie to wyświetlanie w liście dialogowej. Znaczy, powiem tak, jeżeli ktoś bar, znaczy bardziej by mi zależało zdecydowanie na tym, żeby moje, moje recenzje były przetłumaczone na angielski. Gdzieś tam próbowaliśmy jedną rzecz zrobić, ale to tak dość ciężko, bo to, no to trzeba przepisać, mimo wszystko, cały skrypt, sekunda po sekundzie, jak to się mówi. Ja nie wiem, chyba nie ma żadnego takiego, bo największy problem jest to, że po prostu wyciągnąć mowę i zrzucić ją, że, że tak powiem, na, na polski pisany, żeby sobie ją przekonwertować. Szkoda, że nie ma jakiegoś fajnego narzędzia, które by to automatycznie robiło, bo to by rzeczywiście ułatwiło. Wtedy można było dodawać też w tytule, że to jest na przykład z, z angielskimi napisami. Na pewno by się też lepiej te materiały oglądały wtedy. To, to na pewno, to by mi dużo pomogło, natomiast no, To jest ciężka sprawa do zrobienia niestety. Odnośnie Q&A, no... Myślę, że tu nie ma zachodu, jednak nie ma aż tyle zachodu, żeby, żeby po prostu to robić, tak mi się wydaje. Merci, merci. To był Jakub Waliszewski. Merci, merci. Warto kupić w Polsce ze sklepu Xiaomi Redmi Note 3 Pro za 900 zł, znaczy no wiadomo, że, że w tych chińskich sklepach czy gdzieś tam ściągane będą tańsze, tak. Natomiast no teraz mi wchodzi do Polski, więc może Chyba z tego modelu akurat nie mają chyba wprowadzonego, natomiast może warto poczekać, zobaczyć co oni będą wprowadzali. Natomiast to też będą wyższe modele, bo nie wiem czy to jest akurat ten model, który się pojawił. Ja tam nie byłem na tej prezentacji, więc w sumie tego nie śledziłem. Natomiast no ciężko powiedzieć, czy ten model się pojawi, w jakich cenach, one też są wyższe niż te co, to, co jest sprowadzane z Chin, tak. Normalnie z Chin jak sprowadzasz, no to masz gwarancję, nie wiem gdzie ona tam jest, w Czechach czy gdzieś tam, ktoś mówił, pamiętam, nie śledziłem tego dokładnie. Natomiast jest możliwość, no tylko bardziej skomplikowana, tak, no tutaj jednak e, ta of oficjalna dystrybucja Xiaomi, która jest w przypadku tego ABC data no to, to, to łatwiej chyba będzie z tą gwarancją nie wszystko, żeby to załatwić, tak? Hardcore 113. Czego producenci powoli wprowadzają ładowanie indukcyjne, skoro ten sposób ładowania najszybciej zabija baterię? Fakt, że producenci baterii czepią hajsy na tym, ale pozostaje kwestia środowiska oddania telefonu na kilka dni, żeby mieć baterię, dla mnie to jest nielogiczne a dla ciebie, Robert. Czy ja wiem, czy ładowanie indukcyjne najbardziej kopie mm, baterie? Na pewno jest mega wygodne, na pewno jest bardzo proste i takie najmniej inwozyjne, tak? Czyli po prostu kładziesz telefon i się ładuje, nie musisz podpinać, nic, szukać kabli. E, czy... Na pewno szybkie ładowanie w przypadku Samsunga, jeżeli chodzi o szybkie ładowarki bezprzewodowe, e, też powoduje, że telefony gdzieś tam trochę się nagrzewają, natomiast można sobie to spokojnie wyłączyć. I mi się wydaje, że akurat ładowanie indukcyjne to jest, to jest najlepsza rzecz, jaka może się przytrafić telefonowi. Oprócz tego, że może trafić na ładowarkę jednoaperową, e, dlatego, że po prostu prąd jest bardzo niski przy takim ładowaniu. Tak? To trwa długo, niestety, ale ja nie sądzę, żeby to rypało baterię mimo wszystko. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, że to nie jest jednak jakiś wielki problem. RF to normal, że oddając na gwarancję Galaxy S6, półtora miesiąca czekają na części, serwis ubezpieczalni. Nie, to raczej nie jest normalne. Powinni to szybciej zdecydowanie zrobić. No. <grych> Proponuję się po prostu przypominać, tak? No nie ma innej opcji niż to, żeby ich tam z tym, po prostu walić do nich mailami i tak dalej, żeby żeby po prostu się obudzili, tak? Albo dzwonić do nich codziennie, tak? No, no co no, twój telefon, dbasz o swoje, tak no, czemu masz tego czekać, dzwonisz codziennie i po prostu tyłek trujesz i codziennie po prostu będą o tym pamiętali. Gwizdak, e, fajne, brakuje mi tylko jakiejś muzyczki w tle. Dlatego właśnie zrezygnowaliśmy z muzyczki, żeby każdy mógł sobie włączyć, co tam będzie chciał, tak. Każdy sobie może w tle wrzucić swoją ulubioną i myślę, że to jest całkiem niezłe rozwiązanie. Daniel Kluzek. będzie test Spota, LTE Advanced od Tepelinka? Nie wiem, w sumie obec w chwili obecnej nie mam żadnych takich planów, ale to się zawsze może zmienić. Kalin, Kalinia 12. Czy opłaca się kupić telefon po roku od premier czyli kupować te nowe? Zresztą, no, jeżeli ty kupujesz telefon, który jest rok po Premierze, ale nadal jest jako nowy, w sensie, ma gwarancję i tak dalej w sklepie. Jest za niższą kasę, a to jest nadal dobry smartfon. To dlaczego nie? Nie uważam, żeby to było jakieś gorsze rozwiązanie, tak. No. Nie wiem. często przy, przypominane przeze mnie S6 czy G4, tak? To są nadal dobre telefony. I w chwili obecnej nie miały żadnej, żadnej konkurencji tak w tej cenie. znaczy no, Była konkurencja, ale mimo wszystko te urządzenia najlepiej, najlepiej wypadały. Teraz to, gdzieś tam w, do tych 2000 zł, mam nadzieję, że jeszcze jak stanie dwie stówki, ten Honor 8 się pojawił i to jest te, też ciekawa opcja. W sumie za G4, G5 wchodzi, bo G5 też mocno staniał. E, no do 2000 zł jest naprawdę sporo urządzeń i. Kupując na przykład G4 nowy, no to jest zeszłoroczny model, a to jest nadal świetny sprzęt. Tak, jeżeli masz na niego gwarancję, to, to super, więc tym bym się nie przejmował. Hardcore. Eee, osobiście mogę Ci pomóc w dojściu do, <grafię> do większej liczby widzów, ale jak zwykle w moim kręgu nie ma osób zainteresowanych smartfonami jedynie nie mogą udostępniać Twoje filmy na swoim Google Plus z nadzieją na pomoc. Myślę, że nie, bo to raczej, jeżeli to nie są osoby zainteresowane, to raczej. Oczywiście, no wiesz, no zawsze tam będą jakieś wyświetlenia, ale ja nie, nie chcę tego zrobić w ten sposób, tak? Ja myślę, żeby to jakoś naturalnie było. Nie, nie wiem, ja, ja się, mocno byję z myślami, tak? Bo wiem, że na przykład dużo osób, które znam, które produkują jakieś tam materiały wideo i yy, yy są gdzieś tam, powiedzmy, gdzieś tam na moim poziomie, czy trochę niżej, mocno się tej sugerują i wspomagają wykopem. Ja, ja, ja kiedyś robiłem jeden test z jednym, z jednym chyba z, z girem S2, robiłem z, z, z premiery, rzuciłem ten materiał na nowy kop. Tam było, nie wiem, z sześć wykopów, kompletnie mi nic to nie dało. Natomiast no, doszedłem do na wniosku, że to jest całkowicie bez sensu. I, I ciężko po prostu dojść do tego w ten sposób, żeby, żeby no nie wiem, film nagle się zaczął gdzieś tam oglądać. Tak? A jeżeli on nie trafi, właśnie na jakiś taki portal, jeżeli masz mniej subskrypcji to albo nie, stro, nie trafi na stronę główną YouTube'a, no to, to ciężko po prostu to przeskoczyć, tak? no, to nie ma wyjścia, żeby do, dotrzeć do nowych widzów, tak. Ja widzę, że te jakieś premierowe modele i tak dają duży zysk, jeżeli chodzi o subskrybentów, no ale... No, Powiedzmy sobie szczerze, no, ten wzrost jest stabilny, mniej więcej takich sam, tam koło 1,5 tysiąca os, y, widzów miesięcznie. No i to po prostu trwa, tak. Zanim dojdziemy, no niedługo może się 40 tysięcy pojawi. Natomiast zanim do, dojdziemy do 50 tysięcy, to znowu to będzie trwało kolejne tam 6 czy ileś miesięcy, więc. No, to jest taka walka z wiatrakami. No, niestety nie jesteś w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy, niestety. Ale dzięki za pomysł, dzięki za pomoc. Natomiast nie chcę, żeby to było gdzieś tam udostępniane, jakoś tak, żeby, żeby to byli ludzie, którzy są tak naprawdę martwymi subskrypcjami, tak? Czyli subskrybują, ale, ale generalnie nie, nie oglądają, bo to nic nie daje. Kalina, jakie procesory darzysz zaufaniem? No Myślę, że na pewno wszystkie te SNAPy, teraz ten nowy 820 jest wymieć imięć nigdy mnie jakoś mocno nie, za, nie zawodziły, chociaż najgorszy chyba działa ten w Tabie S, którego mam, ale to chyba raczej wina tego, że upuściłem ten tablet chyba z 50 razy. No wiecie, no, to nie ma, to wszystko zależy od urządzenia, to, to nie jest tak, no, Darze zaufaniem wszystkie procesory, natomiast Kwestia jest tego taka, że na jednym będzie działał super, na drugim będzie działał tragicznie, tak jak wspominałem na przykład w o tym Shotixie, tak. Ale nawet te mediateki ośmiordzeniowe, które są tam nisko taktowane, one dają radę w takim codziennym użytkowaniu. Wiadomo, że to nie mamy wydajności tam, nie wiem, najwyższej, tak, ale cena jest też dużo niższa i, i wydaje mi się, że dzięki temu, że są te mediateki, ta cena może być niższa w danym modelu też, więc to znowu kalinia. Patryk J. Witam wszystkich. Troszkę nie w temacie, ale mianowicie mam problem z moim S7 Edge. Kupiłem nowy egzemplarz ze sklepu, mam go drugi tydzień i nie jestem zadowolony z baterii. Każdy mówi o tym, że bateria trzyma około 5 godzin na ekranie. No tak mniej więcej. U Mnie ciężko osiągnąć 3 godziny na ekranie. Nie wiem czym jest to spowodowane. Proszę o pomoc i mam co mam z w tym sensie zrobić. Zresztą no ciężko tak zdiagnozować biorąc pod uwagę korzystanie z telefonu, tak, bo, bo nie mówimy o tak... Znaczy Zasada jest taka, jak ja na przykład podaję SOT, to zawsze podaję SOT albo na ogół z jednego dnia, czyli ile w ten dzień się dało wyciągnąć. Natomiast jeżeli rozkładasz to na dwa dni, no to wiadomo, że ta wartość też spadnie, bo ten telefon później, powiedzmy, leży przez te 6 czy 7 godzin nieużywany w trakcie nocy, więc ta wartość będzie też niższa. Jeżeli mówisz o dwudniowym użytkowaniu, no to, to wiadomo, że to będzie niżej. Natomiast jeżeli mówimy o jednodniowym użytkowaniu,. Hmm, Zauważyłem, że, że często jest to problem na przykład jakiejś konkretnej aplikacji. U siebie też miałem na nagle taki spadek na S7 Edgeu. Tym bardziej, że ja na S7 Edgeu u siebie mam naprawdę masę aplikacji zainstalowanych i jeszcze nie przewracałem ustawień fabrycznych, więc to jest to dość, dość ciekawe, że tam się naprawdę przewilę, przewinęły przepraszam, setki aplikacji, biorąc pod uwagę, że. Niestety, no, niestety, no po prostu instalowałem dużo, bo były to aplikacje gdzieś tam też pokazywane, więc instalowane, odinstalowane, więc podejrzewam, że na tej partycji tam jest po prostu syf, tak. W każdym razie chodzi mi o to, że zauważyłem, że na przykład, nie wiem, OneDrive zaczął sobie pobierać nie wiadomo jakiej ilości baterii, tak. No po prostu telefon leci w oczach. Od, znaczy, wyłączyłem sobie OneDrive'a, tą aplikację i od razu jest tam spokojnie godzinę na ekranie, lepiej, więc warto po prostu obserwować, jakie aplikacje zużywają dany jakby poziom energii i po prostu monitorować to. No to. To nie zawsze jest wina telefonu, ale bardzo często jest to wina niestety aplikacji. Radosław Słowiński, jaki telefon wybrać oprócz Samsunga Galaxy S7 i 7 Ciężko powiedzieć jaki masz budżet, więc jest naprawdę tego sporo. Podebrać może oczywiście tutaj te top smartfony tam w danych przydziałach cenowych, więc myślę ale jeżeli chodzi o te, o te przedziały, o których Ty mówisz, czyli o te ceny, no to, no to już mu rozmawialiśmy o tym. <laughs> I Radek Słowieński. Czy będziesz testował słuchawki Samsung Gear, Gear Iconics? Yy, już miało być jakiś czas temu. Nie wiem dlaczego to się nie pojawiło. Nie wiem. No, no czekam, czekam. Nic tutaj nie mogę zrobić, niestety, i czekam. Puszek nowak. Hej, było już to pytanie, ale w kim będziesz już w stanie odpowiedzieć. Czy jest sens wymieniać Honora 7 na Honora 8? Ogólnie jest. <laughs> Jestem dość zadowolony z siódemki, więc jest naprawdę dużo różnica poza wyglądem oczywiście. Mam też pytanie jest inne. Znaczy odnośnie wymiany. Na pewno jest trochę mocniejszy, na pewno troszkę lepiej działa. No tutaj pomaga ten dodatkowy gigabajt pamięci RAM. Wygląd no, robi swoje, tak? No i skaner odcisków palców, który jest taki klikalny, ma trzy funkcje, więc trzy funkcje, niedługo będzie recenzja na będzie wszystko. <laughs> Tak bezpośrednio, no to może dużo nie zyskasz wymieniając. tak? Natomiast, no jeżeli szykujesz się takiej zmiany i myślisz cały czas o honorze, to myślę, że to będzie dobra opcja. W każdym razie, czy tak bym zmieniał, to jakiejś tam kolosalnej różnicy niestety nie będzie. Mam też pytanie z innej beczki. Mieszkam w niedużym mieście i miałem trzy Samsungi: Mini S3 oraz 5 i W każdym miałem duży problem z zasięgiem. Telefon bardzo często gubił zasięg. Zdarzało się, że telefon był poza siecią długi czas i łapał dopiero. Po odblokowaniu, tak jak odkąd używam Honor'a, problem zniknął. Chciałbym przerzucić się na Galaxy S6 bądź S7, ale nie wiem czy się coś poprawiło w kwestii zasięgu. Pomoże ktoś? Wiesz co, no nie wiem czy się poprawiło. Ja wiem, że z tych urządzeń, które najgorzej trzymały zasięg, to były niestety Note 4, które miały tam jakieś te wady swoje. Ja przy S7 to nie mam żadnych problemów. W sensie, no, jak wiem, że są takie miejsca, gdzie po prostu nie ma zasięgu, no to nie ma zasięgu. Natomiast tam gdzie... Jest zasięg, to nie mają jakiegoś większego problemu przez 7 metrów, więc no wydaje mi się, że dobrze, no ale wiesz, no może akurat, nie wiem, jakoś głupio łapią pasma Samsungi akurat w, w Twojej miejscowości, czy w Twoim miejscu zamieszkaniu, więc nie wiem, najlepiej jakbym jakiegoś kumpla sobie sprowadził, włożył swą kartę i sprawdził, bo to chyba tak najłatwiej. Pietras, czy to prawda, że Samsung Galaxy S7 Edge również ma problemy z baterią? Znaczy, no wiesz, no teraz widziałem, że już pralki mają problemy z baterią. Wiesz, no to jest takie teraz szukanie. Znaczy, no nie wiem, no oczywiście może się zdarzyć, tak? No Jezus, no samolot też spłonie, tak? No mimo, że kosztuje miliardy dolarów. iPhoney też teraz płoną, tak? Nagle, bo, bo wiesz, i już się zaczęło, że nawet iPhoney to kopiują od Samsunga. Ja bym trochę tak... Czy znaczy nie, no, oczywiście nie można tego bagatelizować, to, to jest zawsze bardzo poważna sprawa, natomiast no, no nie róbmy sobie tutaj, wiesz, no bo teraz można powiedzieć, że wszystko, teraz zaraz wyskoczą zdjęcia, że S3 płonie, tak? No, nie, nie wiem, no, miejmy jakąś tam, bo wszystko było dobrze przez 8 miesięcy. I, i wiesz, i żaden telefon nie spłonął i w ogóle super fajnie, zaczęły płonąć nowe, a do, to wiesz, nie wiem, czy tam obóz taki, który, który tam chce wrzucić, a zróbmy tak, żeby S7, S7 też płonęły im dorzućmy jeszcze iPhone'y, a Samsungowi dorzućmy jeszcze pralki, żeby spłonęły, <grych> no nie wiem, ja bym po prostu brał pod uwagę, no, znaczy wiecie, no akurat nasze polskie serwisy przeklapią wszystko, co, co się pojawi, bo to są, to jest dobre na kliki, tak, więc dla nich... <krych> Oczywiście nie obrażając ich, ale jest dobre na kliki, e, po prostu będzie się dobrze czytało, tak, statystyczki pójdą w górę, e, natomiast, no, bez przesady, tak. Ja, ja bym do tego podchodził trochę zdroworozsądkowo. Puszek, znowu ja, e, tak, powiedz, co sądzisz o wodoodporności smartfonu? w e, no, wodoszczelności bardziej bym powiedział, moim zdaniem jest, jeśli telefon otrzymuje certyfikat IP68, to po co prostu zastrzega, że jest to tylko odporność przed przypadkowym zachlapaniem, patrz Sony. Jeśli telefon go otrzyma, to moim zdaniem powiem wytrzymać w tym przypadku zanurzenie do 1,5 metra na 30 minut. Bez sensu wyposażać telefon w taki bajer, a później użytkownika ograniczać. Ale wiesz, czym jest to spowodowane? Z jedną prostą rzeczą, bo yy, oni, jak produkują telefony, z tego co kiedyś słyszałem, oni, jak produkują telefony i one są ten, to to każdy ten telefon na przykład jest tam zanurzany, czy tam to któryś telefon jest przy produkcji zanurzany. Do, do wody na, na tę głębokość, tam na, na te 30 minut do 1,5 metra, i sprawdzamy, czy on wytrzymuje. Czy może, czy może trochę krócej, tak? Ale jest zanurzam na tę głębokość, czy tam blisko tej głębokości, I jest sprawdzane, czy on wytrzymuje. Wytrzymuje. Skoro on wytrzymał testy, wiesz, od razu po wyprodukowaniu, on jest pakowany tak dalej, zawożony gdzieś tam do dystrybutora, później sprzedawany i oni mają taką umowę, znaczy oni do tego tak podchodzą. Nasze produkty, wszystkie które są wyprodukowane, mają certyfikat IP68 i one przez 1,5 metra do 30 minut wytrzymają. Jeżeli telefon później ktoś oddaje do serwisu, że telefon jest zalany albo zniszczony, bo coś się z nim stało, to znaczy, że albo był z nim głębiej, albo z nim był dłużej, albo inaczej zrobił tak, że, że po prostu nie wiem, woda jakaś została tam, do środka, dostała się do środka. I oni po prostu wtedy mają, że tak powiem, wywalone, tak. Telefon był sprawdzony, jest wod wodoodporny czy wodoszczelny, ma certyfikat IP68, zgodnie z którym możesz go tam właśnie na tyle czy tyle do wody wrzucić. Jeżeli coś się stanie, to, to jest to wina użytkownika, tak? Telefon powinien wytrzymać, to albo głębiej telefon, albo dłużej. Więc to o to chodzi, tak? to, Takie zabezpieczenia pod tym względem. Po prostu, no jeżeli zobaczą, że woda się dostała do środka, oni byli pewni tego, że telefon jest wodoszczelny i tam woda się nie ma prawa dostać w, w tych warunkach, o których oni określili w gwarancji. Jeżeli się dostała woda, to jest wina użytkownika i... I, i wtedy użytkownik płaci za naprawę i to o to chodzi, tak? Dlatego oni tak się zastrzegają, żeby po prostu nie mieć tych, bo oni będą odrzucać te gwarancje, niestety. Darek K, strasznie cicho nagranie włączając inne filmiki na YouTube, dostaję po uszach, bo musiałem podgłośnić, żeby cokolwiek usłyszeć w Sławkach. słam w Sławkach, będzie głośniej to na pewno, bo to przerenderuję, mam sporo czasu, jest 9:40 już. <laughs> to był Darek K, wojak. Dzień dobry, ciekawy jestem, ile osób, które napisały komentarz, faktycznie doczek doczekuje momentu jego odczytania. A tak w ogóle, to mam pytanie. No wiesz, ciężko powiedzieć. No, niektórzy zapominają o tym, że się pojawiło knięta i więc no, mogą po prostu zapomnieć. Tak, tak mi się wydaje. No tak w ogóle to mam pytanie. Tak, e, czy mógłbyś robić przetestować dla nas produ jakiegoś producenta skórek do telefonów, jak Dibrant albo coś w tym stylu. E, pozdrawiam jak zawsze suby z tobą. <laughs> Dzięki. E, wiesz, to no bardzo chętnie, tylko że wiesz, problem jest z tym taki, że ja mogę sobie na przykład okleić S7 Edge. Okej, okay, to to nie ma problemu. E, w związku z tym, że to jest już moje urządzenie. Natomiast większość tych telefonów ja muszę oddać, tak no to mam naklejać, żeby. Znaczy nakleję, żeby pokazać, tak, i później muszę to zerwać i, to, znaczy, to już nawet nie chodzi o to, że ja to muszę zerwać, tylko to jest takie marnotrawienie, marnotrawienie trochę tego, e, tego, chociażby tej naklejki, tak, a później jeszcze trzeba domyć telefon, bo niestety często po tym zostaje taka, ten klej zostaje taki, że, no kupię po prostu odesłać telefon, który jest zafajdany jakimś klejem, więc to jest dość problematyczne, tym bardziej, że często te brandy, jak wysyłają coś z tej Kanady swojej, to, to, to długo idzie, tak? Więc ja pamiętam, że chyba dwa, ponad dwa tygodnie, więc ja mogę powiedzieć, że okej, okay, mam teraz telefon, który bym chciał okleić, na przykład, nie wiem, honora 8, bo, bo jest szklany. E, natomiast no, jak on jak przyjdzie mi ten d to ja już muszę oddać telefon, tak? No, ja wiem, że w Stanach jest sporo takich tych, sporo takich filmów, natomiast no, mi świadomość też taką, że, że w dużej części w Stanach jednak te telefony tam zostają. U tych naj... Znaczy wiadomo, że to zależy od subskrypcji, tak? Ale jak ktoś ma 5 milionów subskrypcji? No to, to, lepiej niż 40 tysięcy, tak? No to jest oczywiste, więc, to nie ma, to, to nie ta skala. Wormski, czemu tak cicho nagrane? Będzie głośniej to. Spoko, spoko. E, Jan Staszkiewicz, e, zgadzam się z tą wzięcia powinę... No nie, nie, nie. Naprawdę się starałem, naprawdę się starałem przeczytać to, ale się tego nie da. Opowiadania. Witajcie. Chciałbym zadać pytanie, znaczy zapytać, czy Galaxy 7 jest możliwość jakimś programem na przykład ze sklepu Play ustawić zdjęcia 12 megapikseli? Nie, nie ma szans. Możesz zajść do 9 megapikseli i wtedy niestety <laughs> rozdzielczość jest niższa, bo jest niższa na wysokość i niestety wtedy no, bo musisz. No, znaczy no nie wiem, czy to rozumiecie, tak? że no masz 4 x 3 i chcesz zrobić z tego 16 na 9. To musisz po prostu się przybliżyć. No, to jest takie oczywista oczywistość moim zdaniem. Natomiast no, wtedy jakość będzie niższa, więc no, wtedy nie będzie wyglądało to tak fajnie. Więc niestety. Eee, ok, druga sprawa, jak wygląda to w note 7. Dokładnie tak samo, bo jest ten sam aparat. Eee, czy nowe, nowe, nowe wersje będą miały maks baterii 60%? Bo jak tak, to rezygnuję, kupuję V20 albo największy wariant S8, zależy co pierwsze będzie w Polsce. Eee, z, nie, z tą nową bateriami chyba jest ok, bo baterie te stare, znaczy te, te niebezpieczne baterie były ograniczone do 60% po to, żeby po prostu z nimi się nic nie stało i one są gdzieś tam wymuszone softwareowo. <laughs> Natomiast te nowe, te, które są z tą zieloną baterią, to nie wiem, no. Pisałem ostatnio, że pięć, pięciu widzów mi pisało, że wróciły telefony, że wszystko działa. Ładują do 100% i wszystko jest ok, więc um, niedługo ta sprzedaż zresztą ma wrócić z tego, co mówili. Więc wydaje mi się, że jest w chwili obecnej ok. Nie, Kuba, nie będę tego nawet czytał. I Y6 nie mam, nie miałem. E, Lors. Uwielbiam to, daj dzięki. <coughs> Agator.pl O, robacie według strony Antu Android Authority Note 7, ma wrócić do Europy pod koniec listopada. E, czy najpóźniej ze wszystkich kontynentów? A się na rozmowę z dyrektorem marketingu Samsunga w Europie, więc, niestety, to może być prawda. Zresztą, no nie wiem kiedy, no mam nadzieję, że szybciej, liczę na to, że w październiku się jednak mimo wszystko pojawi. W związku z tym, że telefon jest już wydawany, w sensie ten wymieniany już jest wydawany, tak jak mówiłem przed chwilą. Natomiast podejrzewam, że to nie jest może kwestia tego, że, że rusza sprzedaż i dlatego jest takim opóźnieniem, tylko po prostu oni może nie mają sztuk, tak, bo jednak mimo wszystko musieli powymieniać te sztuki, tak. Podejrzewam, że wymieniali po prostu sztukę za sztukę często na, na, na sztuki, które były już wyprodukowane, ale nie sprzedane. Tak mi się wydaje, i albo baterie po prostu podmieniali na te, które były zniszczone, czy te, które były wadliwe. Yy, I musieli też to gdzieś tam. więc no Brakuje im albo baterii, tak? W dużej sztuk, <grych> tych, które były rzeczywiście uszkodzone, albo dużej ilości telefonów do sprzedaży, dlatego może ta sprzedaż wchodzi trochę później, bo no jednak trzeba uzupełnić magazyny, podejrzewam, tak? No bo jeżeli część była sztuka za sztukę, no to jednak mimo wszystko tych trochę telefonów trochę ubyło. Tak mi się wydaje, przynajmniej to nie jest nic ofi of of oficjalnego, więc to są tam moje takie przewidywania. Jezus Maria, 30 minut, a my jest nie jesteśmy jeszcze w połowie. Matio, cześć Robert. Krótka piłka, telefon z dobrym apartem wyświetlaczam baterią. LG G5, Honor 8, P9 czy może coś innego. Jeżeli chodzi o aparaty, wziąłbym G5 dla siebie. Eee, to bateria może bym tu nie zaszalał tak z G5, ale na szczęście może sobie kupić drugą do tego. Ale jeżeli chodzi o aparat, to G5 dla mnie. W praktyce telefon ITP. Ciekawe, jak Ty to ustawiasz w OBS-ie, bo mi się nie chce nagrywać ekranu. Eee, masa rzeczy, masa rzeczy. Natomiast no bardzo prosto, jeżeli robisz to na laptopie, musisz wymusić kartę, żeby karta Intelowa po prostu obsługiwała, prosta sprawa. Bo, bo na laptopie niestety, na, tym, na karcie NVIDIA czy tam Radonie to niestety nie pójdzie. Więc musisz to wymusić w ustawieniach, kompa, ustawienia graficzne komputera, że, że ma być do tego programu używana e, karta Intelowa. Bobek. Możesz polecić telefon do 1500 zł, 5,6 cala, z dobrym aparatem, ekranem 1080p. E, wiesz co, no jest ranking, na pewno tam łapie się w tym przedziale cenowym to G4. Myślę, że to będzie najlepszy wybór, bo w tej cenie nie ma nic innego mega ciekawego. Chyba, że po prostu coś nowszego, ale, ale trochę słabszego jednak, no to ten przedział 1200 zł. No, ale tak to by się pakował w G4. G4 to jest świetny telefon, nadal. <coughs> Michał M.: Witam, to lepiej kupić, Xperia Z5 czy iPhone 6s? Ja bym poszedł 6s. Kamil Inspektor.: Ile zajmuje ci konfiguracja urządzeń testowych i własnych? Czy automatyczna kopia zapasowa na koncie Google przywraca również ustawienia wszystkich aplikacji? Eee, wiesz to, jeżeli, znaczy to zależy z jakiego, znaczy, jak konfigurujesz urządzenie, to możesz ustawić sobie, żeby z tego urządzenia też automatycznie się wszystko backupowało, natomiast ja nigdy nie przywracam na nowym urządzeniu przy, po prostu, znaczy na ogół, znaczy w 99% zdarza mi się czasami, jak na przykład nie mam czasu instalować, bo to jest zawsze takie frustrujące, że muszę zainstalować 500 tych samych aplikacji. Przesadzam oczywiście, ale co najmniej jest tam z 15, więc muszę te 50 ruchów w Google Play zrobić. A ile mi to zajmuje? No, generalnie ci tam no myślę, że z 20 minut jest ok, tak, ale, ale no czasami to trochę zajmuje. Ale nie staram się im przewracać, bo boję się, że się przywróci np. przykład jakiś tam powiedzmy syf <grych> I, i że wpłynie to w jakiś sposób na, na baterię, niestety, więc, więc to jest kiepska sprawa. Ojezu, znasz jakiś przyzwoity tablet do 1000 zł z ekranem Full HD? O Jezu, nie miałem takich, nie testowałem tabletów w tej cenie, niestety. Jakiś olw kiedyś, ale to, to nie były przyzwoite ekrany, niestety. Czy nie uważasz, że procent ci smartfonów Minecraft Guy Polska? Zaraz staną pod ścianą, jeśli chodzi o wypuszczenie nowych, lepszych modeli. Ekran już w zasadzie stoją w miejscu. Tworzenie lepszych rodzicielczości nie ma sensu, bo człowiek tego nie dostanie tak samo będzie za chwilę z procesorami. Znaczy, ja powiedziałem, już nie wiem, kilkadziesiątki temu. Yy, producent, który wygra wszystko i zgarnie całą pulę, to, to nie będzie ten, który zrobi telefon, który będzie tam zaginany, tu się będzie to robiło, czy, czy że będzie miał pierdyliard modułów. Yy, telefon, który, który po prostu wygra, to, to, to producent, który po prostu zgarnie cały rynek, moim zdaniem, zrobi, będzie ten, kto opatentuje nowe baterie, <coughs> które będą po prostu super nie będą pojemnościowo jakoś dużo większe, ale będą dużo lepiej trzymały, bo na przykład będzie, to będzie zupełnie jakaś nowa technologia. I po prostu sobie to opatentują, tak? I to ma być u nich tylko tak dalej, i nikt inny do tego nie będzie miał dostępu. No to, to po prostu to jest zamieść, tak? No to jeżeli będziesz miał telefon, który wytrzymuje się 3 albo 4 godziny na ekranie, tak, ciągłego użytkowania, a będziesz miał telefon, który będzie ci wytrzymywał powiedzmy 3 dni ciągłego użytkowania, no to to jest kolosalna różnica, tak? Mniej, mniej cykli ładowania, mniej tam problemów z nagrzewaniem, nie będziesz musiał wtedy martwić się też o jakieś tam długie. O jakieś szybkie ładowanie, bo po co, jeżeli ci ten nawet tam 30% baterii wystarczy na jeden dzień. Jest dużo korzyści, tak? Tylko no, trzeba coś takiego wymyśleć, żeby to po prostu jakoś super działało. I myślę, że ten producent spokojnie zgarnie cały rynek. Ja, znaczy ja bym tak do tego podszedł. Ja bym po prostu wziął taki telefon. Oczywiście no, to nie może być tam, wiesz, szmel z plastiku, tak, ale. Przepraszam wszystkie telefony z plastiku. Natomiast e, chciałem, żeby. No jeżeli to będzie jakiś solidnie zbudowany sprzęt, tak? E, I będzie miał jakąś taką fajną technologię z tą baterią, to czemu nie? E, ten cypr przez stopę z NOTem S8 może być bardziej dopracowany? O, oby, oby. Na, na to liczę, na to liczę. E, Masak Power. Cześć. Jakie... Obecnie smartfony Samsunga posiadają Radio FM. Oczywiście mam nam się flagowe modele. Pozdrawiam, aha, dlaczego już nie robisz live z Periskopa. Zawsze oglądam. niby nic nadzwyczajnego, ale jakieś tam fajnie się oglądało. Eee, zacznijmy od flagowych. Flagowe chyba żadne, chyba te A5, tylko niektóre i znaczy poprzednie tylko ze Snapdragonem, jeżeli chodzi o te procesory. Ja nie wiem dlaczego jest takie rozwarstwienie niektóre te słabsze modele, mimo że z Aksonusa mają radio. Jest to dla mnie dość dziwne. Nie wiem, znaczy, przyznam szczerze, ja sam radia nie słucham w telefonie na ogół, jeżeli już, to i tak słucham sobie Deezera czy czegoś, ale rozumiem potrzebę słuchania radia gdzieś tam na rowerze, czy gdzieś tam, no jest to zawsze jakaś tam spoka opcja, więc dlaczego nie wiem, szkoda, bardzo musiał żeby były. Odnośnie periskopa, no po prostu brak mi czasu, brak mi czasu, Czasami za dużo biorę na siebie modeli, tak, no i to jednak, wiecie, no, u mnie to jest też taka trochę inna sprawa, bo ja biorę model, robię rozpakowanie, pierwsze wrażenia i, i recenzję, tak. I to widać, że, że nie wiem, że, że z tym modelem powiedzmy tam no ileś z nim jestem, tak, że te ileś godzin z nim spędziłem. Natomiast gdybym ja na przykład nie publikował rozpakowania pierwszych wrażeń, mocno by mi to może zniszczyło statystyki, bo byłoby tych mniej wyświetleń, natomiast bardzo by mi ułatwiło pracę, tak, bo bym sobie mógł wrzucać co, co 3-4 dni jakąś recenzję, tak, no bo, bo, bo w 5 dni bym sobie zrobił telefon, no jeżeli bym się skupił na jednym telefonie, no to, to czemu nie, nikt by nie wiedział, kiedy go dostałem, tak dalej, no więc, u mnie jest, znaczy u mnie jest to takie, takie dość mocno transparentne, tak, są rozpakowania, ludzie sobie mogą policzyć ile, e, kiedy będzie recenzja, na przykład iPhone'a od początku mówiłem, że mam na 10 dni, tak, więc dzisiaj ja 8 dzień, więc podejrzewam, że jutro albo Albo pojutrze będzie już recenzja, więc yy, i tak samo 7 Plus będę miał dosłownie na kilka dni, więc zrobię z tego, nie wiem, prawie recenzję. O, gdzie skupię się na aparacie i baterii i tyle. Okej, okay, opowiadanie. To znowu ja chciałem jeszcze zapytać, co mogę zrobić w takiej sytuacji. Robiłem. Rozbiłam, a to dziewczyna, cześć. Nie chcąc wyświetlać Galaxy Trend i nie mam włączonego debugowania USB, więc telefon nie wykrywa komputerze. A mam bardzo ważne dla mnie filmy i zdjęcia na, na tym telefonie. Czy dałoby się jakoś przesłać do komputera, jeżeli na wyświetlaczu nic nie widać? Telefon się normalnie włącza. Hmm, na pewno w serwisie to można zrobić, natomiast powinien się również Ci wykryć telefon, jeżeli wcześniej cokolwiek zgrywałaś, w sensie z telefonu, to po podpięciu powinien Ci po prostu pojawić się dysk. Chyba, że wcześniej go nie podłączałaś, no ale jeżeli podłączałaś to powinno być wszystko spoko, tak mi się wydaje przynajmniej. A jeżeli nie, no to serwis, no to jeżeli to są bardzo ważne dane, no to tu się nie ma co, 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 ten, co, co po prostu bawić, po prostu poprosić o odzyskanie partycji, powiedzieć, że nie chcesz naprawiać tam telefonu, tylko po prostu odzyskać dane i tyle. Daniel Gryciuk. Patrzyłem na cenę o honor 8, jest bardzo podobna do Samsunga Galaxy S6. Jak myślisz, który lepszy? Na pewno w S6, w S6 na pewno brakuje tego, że, że nie mamy microSD, to jest taki, taki duży minus. Aparat wydaje mi się mimo wszystko lepszy w S6, natomiast on tam dość mocno wystaje. Dla tych, którzy tego nie lubią w honorze 8, jednak jest to tak bardziej dobrze zrobione. Czytnik z linii papilarnych jest też lepszy, wydaje mi się, w honorze 8. Ciężko będzie miał Samsung teraz z S6, tak? Bo ten, ten model rzeczywiście mocno namiesza, mi się wydaje. Bo to wcześniej nie było jakiegoś takich super rywala, a teraz faktycznie. Ale spoko, zaraz cena S7 spadnie do, do ceny powiedzmy 2200, bo teraz gdzieś tam 2500 jest. Niedługo spadnie do 2200 i znowu telefonem, który będzie około 2000 zł, który będzie miał właściwie wszystko, co potrzebujesz, będzie Samsung, tak. No. Będziesz miał albo Honora, albo, albo Samsunga za, za tam wie, parę stów więcej, to, to się tak będzie przekładać, to się co roku tak samo tasuje, tutaj jakiś, wiesz, nic nowego się nie, od, odkrywczego się nie, nie dzieje. Ee, Mateusz Kołdzierzyczyk, Robercie dziękuję Ci, dziękuję Ci Robertzie, że odpowiedziałeś na moje pytanie związane z A3216. Cały czas nie, nie mogłem połączyć Samsunga, więc ze strony Samsunga zainstalowałem Smart Switch i telefon łączy się błyskawicznie. Program bardzo ładny i prosty w obsłudze. No. Jest naprawdę dopracowany już teraz. Na początku to była taka padaka mocna, ale teraz jest, jest gitara, teraz naprawdę podłączasz telefon, pokazuje ci jaki, czy, czy masz aktualizację, czy nie. Jest naprawdę spoko. Robercie, za niedługo 40 tysięcy subskrypcji, gratuluję. A, dziękuję. Nie wiem, czy... Zobaczymy, czy do przyszłego piątej się uda, czy nie uda, może nie. <śmiech> <śmiech> tak, dzięki, WO. E, Wojak09 nie ominąłem żadnego pytania, nie. to jeszcze raz. jak? chciałem tylko powiedzieć, że niespodziewanie Xperia 2 to za aktualizację do Antka 6.0 z przebudowanym interfejsem. Byłem naprawdę zaskoczony. cieszyłem się, gdyby Samsung potraktował tak samo swoje modele. Potrawiam i jak zawsze sub z <grym> Dzięki. Ale to bardzo miłe, że Z2. Ale rozumiem, że po prostu przebudował trochę ten interfejs, ale nie jest taki jak w X, tak? Bo tego nie wiem, właśnie. SIG22L to mityczne zarządzanie ramami w iPhone'ie to całkiem prosta sztuczka. Na przykładzie kart w o którym mówiłeś, Android pozwala programom działać w tle, karty się dalej ładują, pracują i tak dalej, stąd większa ramożerność. Tymczasem iOS wszystko zamraża i kompresuje, ale kosztem pracy ładowania stron. No tak, oczywiście, ale powiadomienia przychodzą, tak? Jeżeli ta aplikacja jest zamrożona, nawet gdzieś tam, ale powiadomienia się pojawiają, tak? Bo. Wiesz, w Androidzie możesz sobie zamrozić dany, dany proces, tak? Masz te, te aplikacje różne tam do oszczędzania energii, ale wtedy na przykład całego puszcza ci wycina, więc coś za coś, coś za coś, wiadomo. Venus The Games dziwne, Samsung Galaxy A7 2016 niedostępny w Polsce, a model 2.15 był, tak? No, dlatego też, znaczy, A7 2016 miałem, bo mi się udało załatwić w Samsungu. Dzięki Samsung, ale nie było go oficjalnie w sprzedaży. A tam A5, to 2, 7, A7, 2,15 to normalnie było. Mam nadzieję, że będzie u nas A7. Za no, dużo jest modeli, które się pokrywają, tak? One, one jednak wchodzą już w kompetencje po, troszkę e, gdzieś tam S7 Edge'a, tak? Czy, no wiadomo, że nie są zakrzywione, ale wchodzą gdzieś tam w ten rynek. Cena też nie jest super niska, więc e, no, po prostu nie opłaca im się ich wprowadzać, niestety. Fabian Semba. Robię Robercie mam dilemat. mianowicie posiadam Galaxy S6 i nie, nie narzekam, lecz bateria to jest jej wada i tu pytanie, ja planuję zmienić, lecz waham się między iPhone'em 6s i Galaxy S7 Edge, co tu robić, może polecić coś lepszego, z inną baterią, dobrą baterią i parametrami niegorszymi od, do od S6. Wyształ no nie wiem, no jeżeli chcesz spróbować iOSa, no to, to oczywiście jest zawsze taka opcja, no tylko pamiętaj o tym, że, że kupujesz nie najnowszy już sprzęt, tak, w sensie, no on na pewno będzie dobrze działał, tak, nie będzie to jakichś większych problemów. Możesz sobie spróbować. No, no, S7 Edge jest bardziej taki spra sprawdzony dla Ciebie, tak? Skoro miałeś S6, wiesz jak to wygląda, wiesz jak wygląda w S7. W e, porównaniu mnie na kanale też jest, więc wiesz jakie są różnice. Wydaje mi się, że to jest e, no, też dobra droga. Nie ma tutaj złej decyzji. Znaczy, ja pewnie bym poszedł w S7 Edge, ale wiesz, nie chcę nikogo zmuszać do niczego. Pewno obecnie co wybierzesz z tego zestawienia. Myślę, że będziesz zadowolony. Karol Kratos, witaj. Witam Robert, właśnie zamówiłem Samsunga Galaxy S7, chciałbym spytać jak wyłączyć szybkie ładowanie, jak wyłączę to szybkie ładowanie to będę ładować telefonem tą szybką ładowarką dołączoną do zestawu, czy będę się ładować telefon ładowarką np. od M7, świetny kanał i recenzję pozdrawiam. Możesz z problem, bez problemu ładować tą, e, ustawienia do ładowania szybkiego, przewodowego i bezprzewodowego pojawiają się w pierwszym momencie kiedy podepniesz pierwszy raz ładowarkę. Więc e, wtedy się pojawiają, i oczywiście podczas ładowania nie można wyłączyć szybkiego ładowania. Czyli podłączasz ładowarkę, to ustawienia się pojawią e, na dole, na samym liście w baterii, i wtedy sobie odłączasz ładowarkę i możesz sobie wyłączyć to. Tak samo dla szybkiego ładowania bezprzewodowego, więc taka, ale spokojnie. Jeżeli nie potrzebujesz szybkiego ładowania, to po co? Ja też nie. Mam teraz S7 Edge'a ładuję, ładuję tą moją ładowarką, taką z tą przejściówką, co, co mam tych trzy kabelki tam chyba jest maksymalnie 2 ampery, więc ale to nie jest szybkie ładowanie, więc to się ładuje, się ładuje. No, przez godzinę teraz jak już mamy QNT, prawie, a podłączyłem, miałem 15%, mam tylko 58, więc niezbyt szybko się ładuje, ale no po co mi szybciej? Tak, no po co mi szybciej, że nie potrzebuję. Cześć Robert Kali M. Jak mi sądomież, jeżeli widziałem ostatnio recenzja LG, że świat jaki model? To jest typ typo, typo, typo. Michał Kościołek, witaj robicie czy iPhone 6S będzie opłacało się kupić za rok? O, za rok kolego przyjdź do mnie. Mam nadzieję, że zostaniesz na kanale, ale, ale wpadnij za rok. Okay. Duji du wow, Duji, prawie jak Duji Dogi pewno. To chodzi pewno o Dogi, ale jednak Duji mi się bardziej podoba. Wow. Cześć Robert, kupiłem sobie LG Urban 2 zegarek zgodnie z twoim zaleceniem, tutaj nie wiem co to, tak czy inaczej jestem zadowolony, lecz że... <laughs> No bo nie testowałem to, to, nie wiem. ale zauważyłem, że V10 telefon ma już cały rok, mogłeś zapomnieć. No nie, nie, spoko, spoko. I wyżej wiem, że zegarek wyszły, wyszły dokładnie w tym samym czasie i fajnie było złapać je wszystkie, więc wybrałem sobie taki tu właśnie śmieszny telefon i myślałem nad rezygnacją po zobaczeniu cena. Mam się 2200 no sorki, więc pomyślałem. Nad AliExpress oczywiście mają V10, ale z dopiskiem odnowiony, i tu nasuwa się pytanie, to, co to tak właściwie oznacza. Chciałbym wiedzieć, czy, gdyż yy, telefon tam to 1400 zł dual sim, 64 GB, w Polsce Single i yy, wyżymiona cena, i, we, i Wy użytkownicy mieliście jakieś problemy z odnawianym Chińczykami? PS Polsa 40? V10. V10 to jest bardzo ciekawy model, bardzo fajny, bardzo dobry, natomiast mocno nieporęczny zaznajomiłbym się z nim w sklepie, bo, bo to rzeczywiście jest taki kawał, kawał sprzętu z tymi odnowionymi, no to telefony, które wróciły na przykład nie wiem tam na serwisie, albo coś wymienili baterię i ktoś tam oddał, albo albo był zbity, wymieniono szybkę i on jest doprowadzony do takiego stanu i wymieniono sobie te części, żeby wyglądał jak nowy, tak? Ale nowy nie jest, tak? No bo na przykład coś tam zostało już wcześniej wymieniono, więc no nie wiem. Nie, ciężko mi wiedzieć, czym się zdecydował. Ja bym chyba wolał, mimo wszystko kupić trochę drożej w Polsce, zrezygnować, nie wiem. No czy znaczy kupiłeś już zegarek? No to poczekać trochę, no nie wiem, albo. No, nigdy nie masz pewności, jak to wygląda, tak. Później odsyła się do Chin, tak? To, wiesz, tu 100 dni na, na morzu w jedną stronę, 100 dni na morzu w drugą. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. Naprawdę. Wolałbym kupić w Polsce, no, ale wiem, że cena jest trochę, trochę dużo wyższa, tak, 800. Może ktoś inny się tutaj wypowie, wróci do tego QA i tutaj poprzedniego i jednak pomoże Tobie, bo ja nie kupowałem nigdy nic odnawianego. Q95 Robert, co lepiej kupić LG G3 czy Xcam? <ścoughs> Ciężko powiedzieć: no Xcam jest taki w miary. No G3 to nie był w ogóle telefon. Chociaż to jest flagowiec i on powinien lepiej działać, ale to jest padaka. no Xcamam, ja bym wziął Xcam już wszystko. Chociaż w tej cenie musi być LG, bo w tej cenie LG nie ma nic ciekawego, niestety. Ja bym w tej cenie, bo to jest 1200 zł, mam, masz tego, A5216, IDOLA 4, P9 Lite, NEXUSa 5X, no jest taki wybór ładny. Karol Kratos, a myślisz, że ładowarka od HTC M7 będzie dobra? Myślę, że tak, znaczy wiesz, ogólnie jest zalecenie, żeby oryginalną ładować, tak, ale, ale wydaje mi się, że najpierw ładować czymś, co ma bardzo niski prąd. Ale tak z założenia wychodzę, więc zawsze ładuję czymś, co ma niski prąd. Marek Antosiewicz. Słyszałeś, że Note 7, który wrócił po wymianie baterii w serwisie znów komuś eksplodował i ma problem z przegrzewaniem? Dla mnie i tak świetny telefon. co? No, no nie wiem, no to jest wiesz, to jest taka sytuacja, jak przed chwilą mówiłem, nie? Niedługo wszystko będzie się od Samsunga paliło, bo to jest taki tam już, wiesz, taka po prostu... No to jak w tygodniu się coś nie spali, to już głupio, tak? No więc... Ja bym po prostu brał pod uwagę te wszystkie, jakieś tam wiesz, wybuchy i tak dalej, trochę tak samo jak zefonem. No, brałbym to gdzieś tam racjonalnie do tego podchodził, tak, no bo ktoś po, postawił telefon na grillu, tutaj o, spalił się, o, o, no, nie, no po prostu, ja na to patrzę jakoś tak zerowo rozsądkowo. Kubek, chcesz się przysiąść z Lumi, o, to jest ten nasz kolega, jedyny kolega, który jest w Polsce, który ma jakąś Lumię. 640XL na jakiegoś iPhone'a lub coś innego. Przede wszystkim jakoś dźwięku, budżet 2000 zł. To polecasz. Nie wiem, za 2000 chyba ciężko dorwać, no może 6S jakiegoś tam, ale tak to bym poszedł pewno w tego, w LG G5, albo właśnie dołożył trochę do S7, do S7, albo S6, albo Honor 8. Kilka fajnych urządzeń jest jak najbardziej w cenie 2000 zł, i te bym celował. Piotr Stawczyk, cześć, jako że jesteś wielkim autorytetem w sprawach telefonicznych. Och jej, to mam pytanie. Dzięki, jaką opaskę zegarek kupić? Chodzi mi o powiadomienie z telefonu, godzinę oczywiście, zbliża, e, zliczanie kroków. Może zapisy GPS? Nie chcę nic drogiego, bo nie wiem czy mi się sprawdzi, więc chyba jakąś opaskę spełniasz. Telefon, który posiadłem, to LG G5. Pozdrawiam i się, życzę, bo robisz robotę. No to ciężko powiedzieć, no ale to myślę, że ten skoro chcesz coś, masz coś od LG, to może to ma być opaska, tak? To nie ma być zegarek. To jest trochę problematyczne. No z tych opasek, no to z tych, co ja testowałem, takich, ten, no to tylko. Znaczy, no wiem, że są jakieś tam e Bendy, ale one na przykład nie pokazują godziny, tak? To na czym ci zależy. No Fit 2 pokazuje ten. Nie wiem, czy się połączy z G G5. Teoretycznie powinien. Natomiast jeżeli już byś chciał coś takiego fak faktycznie fajnego, no to ja już bym poszedł tego w, w tego Urbana dwójkę, no też masz LG, fajnie wygląda, będzie pasował. To będzie to będzie chyba fajny zestaw, tak mi się wydaje. Tom Dragon, czy się robi, co że o wybuchaniu nocie 7? Mi się wydaje, że część to typowy hajde, świetny kanał pozdrawiam. No właśnie o tym mówię tam, już dwa razy powiedziałem, no to jest takie, wiesz, już trochę, no... No po prostu na fali leci, no, on, przeciwnicy wiedzą, że, że to jest słaby okresy i mogą dokopać, tak? No, i Jak łatwo dokopać, jak nie po prostu e, dorwać gdzieś nota 7, spalić go. <gry> e, oczywiście nie wykluczam tego, że, że, że była część tych modeli, które się spaliły, tak? Ale no, nie sądzę, żeby z tych nowych coś się działo, tym bardziej, że no, raczej Samsung sobie nie pozwolił już na to, żeby wyszły modele, które są, nie skaszenione. No, też Zalewski. Hi Robert, takie małe pytanie. Czy zamierzasz zrobić jeszcze jakiś film Fibaro? Mówię, że będzie długa, dłuższa seria, pokażę, co funkcjonują. A tu raptem dwa filmy. Wiem, tak, ale tylko że system jest takim fajny. Zresztą ktoś się ostatnio do mnie opisał w, sprawie, w tej sprawie. Natomiast problem jest inny. Problem jest taki, że niestety, żeby, żeby to miało ręce i nogi, to musisz mieć co na 20 różnych elementów, które są bardzo drogie. Nie wiem, czy będę to kupował, czy, czy mi się to opłaca, czy też nie. Ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć i, i musiałbym po prostu odnowić sobie i zrobić sobie jakiś tam fajny zestaw, tak dalej, albo napisać do FIBARO, czy mogą chociaż wypożyczyć jakiś tam jakiś konkretny zestaw, powiedzmy 10-15 elementów, bo wtedy faktycznie mogę coś, coś zrobić, tak, a jeżeli... Nie będzie po prostu 15 elementów, no to, to, to po prostu nie, nie ma tego efektu, więc tyle. Zbliżamy się powoli do 40 tysięcy subów. Czy powiem, że w tej okazji jakiś konkurs? Konkursy będą, wczoraj były pierwsze wrażenia z tego telefonu ZTE Blade V7, który napisał do mnie ZTE, że mogę zostawić sobie ten telefon. Normalnie pewno bym sobie ktoś go sprzedał, ja po wiem, że oczywiście idzie na konkurs tutaj na kanale, więc będzie w recenzji. I jeszcze jedna myśl, że lepiej mieć dysk zewnętrzny, czy lepiej chmurę domową, to na przykład od WD, to zależy do czego. I tu jest też taka fajna, bo dopiero do mnie przyszło, więc o, jest, dopiero do mnie przyszło, bardzo fajną rzecz będę testował, która wydaje mi się, że jest świetnym pomysłem w ogóle, zewnętrzny dysk SSD. Po co to jest? No bo jeżeli mówisz o chmurze tak domowej, no to, to wiadomo, że ktoś mieć po prostu gdzieś tam dużo plików. Ja też mam tego MyClouda, gdzie przerzucam sobie tam terabajty danych. E, natomiast e, no te pliki są takie, że po prostu one muszą sobie gdzieś tam leżeć, tak? e, To jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa jest taka, że. Jeżeli potrzebujesz dysku, tak jak w moim przypadku, ja na kąpie po prostu mam tylko 256 SSD, z czego no mi zostaje po 30 giga. I to było spoko, jak ja nagrywałem Full HD materiały. Świetna sprawa, bo tam pli... recenzja miała po 5 giga, a zwykły film miał tam w 1,5 giga. No to luz, to zawsze z tych 10 giga gdzieś tam wykroiłem, wszystko było spoko. Teraz natomiast problem, bo jeżeli recenzja jest taka bardzo długa, na przykład tam w moim stylu, czyli 16-20 minut. To 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 ma ponad 50 giga, tak? Pliki składowe, a wynikowy plik ponad 10 giga. I to się bardzo długo renderuje i mi brakuje tego miejsca na dysku. I to jest świetna sprawa i właśnie chcę coś takiego sprawdzić, muszę złożyć sobie recenzję, która jest bardzo długa i sprawdzić, czy głównie przetestować właśnie pod tym kątem. Czy renderując na tym zewnętrznym dysku przez USB typu C, tylko znaczy 3.0. Tylko, że po prostu jako, bo to jest od Adaty. Zresztą było już kilka produktów od Adaty. Czy renderując przez to, po prostu jeżeli będzie podłączone do USB, tam 3.0, czy będzie duże opóźnienie, czy będzie po prostu wolniej się renderowało, jeżeli pliki wynikowe, będzie, znaczy pliki będzie pobierał sobie stąd i będzie renderował po prostu już na wbudowany dysk. Bo jeżeli nie ma różnicy, to to jest świetne, bo to jest lepsze niż wbudowany dysk, bo podejrzewam, że jest tańsze też, chociaż nie wiem ile kosztuje tam szczerze, Muszę sprawdzić. Wrzucę mam oczywiście specyfikację, ale z tego co wiem to nie jest jakoś super chyba drogie. Sprawdźmy cenę. Sprawdźmy sobie, bo mówię, a może mówię może mówię bez dury. 510 zł za 250 giga to nie, to nie jest jakaś tam dramatyczna dramatyczna ta. Ty bardziej, że to można podłączyć do Maca, do Androida. Spoko. sprawdzimy, jeżeli, jakieś te, jeżeli są jakieś te transfery są bardzo dobre, to jest jakieś jeszcze oprogramowanie tutaj, to spoko, do 500 megabitów tutaj, USB 3.1, o, można to upuścić, można to zamoczyć i można to ubrudzić w pyle, spoko, Spoko opcja, dobra, wrócimy do Q&A. Eee, więc to jest odpowiedź na trzecie pytanie. Czwarte. Ostatnie zacząłem interesować elementami sieciowymi i pytanie do ciebie, co można by wprowadzić do małego mieszkańka chodzi o urządzenia na przykład e, świetny kanał. Ech, sieciowymi, no nie wiem, co mówisz o sieciowym. No Ja mam trzy routery, jeden switch e, i, i kilka rzeczy podłączonych, bo mam to, te, takie, ten zestaw tych, tego oświetlenia. Niedługo też będzie film o tym. Zaraz wam pokażę, bo tam widać lampkę z tyłu. To jest pilo pilocik. I tu mogę sobie zwiększać. Mogę sobie zmniejszać yy, natężenie. Yy, więc o tym siłę też niedługo będzie. To jest mega fajna sprawa, to jest tak fajnie dopracowane, naprawdę fajnie to działa bardzo ładnie. I nie jest może super tanie, natomiast te produkty nie są też jakoś przesadnie droższe, tak? bo 280 chyba czy 300 zł kosztuje pasek ledowy, który jest tutaj, oczywiście mostek do tego trzeba dokupić, natomiast zwykły pasek ledowy, który kupiłem w Leroy kosztował mi 200 zł chyba. Tak, 200 zł. A różnica jest spora, bo tutaj można sobie konfigurować to w różne systemy, jakieś tam, więc no nie wiem, czy chodzi o takie jakieś tam elementy sieciowe, to, to pewno raczej routery, wi-fi, takie rzeczy. Tyle. Rozgadałem się za bardzo znowu. Dominik Cięg cięgotura. Witaj, na początku chciałem ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mnie zapamiętałeś. A spoko. Pewne, pewne niki gdzieś tam mi zostają w głowie. Pamiętasz też jak mówiłeś o bateriach słonecznych i brałem pod uwagę twoje słowa na temat, miałeś rację, że telefon mogłoby tego nie wytrzymać, a jeżeli jakiś procent dobrze to zaprojektował, wykorzystał odpowiedni materiał izolacyjny, to może by było te baterie wmontować w te obudowy, ładując, zapraszam. Do dalszej konwersacji, odnośnie nowego sprzętu do montowania filmów, to z całego serca polecam Ci nowego laptopa Acer X21. A, dzięki bardzo, ale raczej od Sera, ale, ale będę miał stacjonarnego, wreszcie się przerzucam, więc no, jak już będzie u mnie, to, to, to Wam dam więcej info. A odnośnie tych baterii? Dla mnie to jest klucz, jeżeli ktoś. Znaczy, tu, tu jest problem z tym ładowaniem. Znaczy, mam tą ładowarkę solarną, ale nie używam jej i szczerze, po co? Bo po co? No chyba, że będę gdzieś tam, nagle się teleportuję w Afryce gdzieś tam i będę, nie będę miał prądu. No to wtedy faktycznie skorzystam, bo mam ją zawsze włożoną w plecaku. To prawda, jest z tym wielki problem, bo później jadę na lotnisko i nigdy nie wiem, czy się mi się do tego nie dowalą, ale, ale, ale faktycznie mam. Kantus, Kantus. Cześć, jeżeli zapytałeś mój nick, to po prostu jest chwytliwy, to prawda, to prawda. Moje pytanie na ten tydzień to dlaczego wśród sprzedawców na Legory tak popularna faktura VAT-marża? Co ona daje oprócz braku gwarancji? Pozdrawiam. No, znaczy, braku gwarancji. No, gwarancji. Znaczy z jednej strony producent może ci odmówić gwarancji, a dla, dla nich, z ich, z ich punktu widzenia, to jest takie, że, że oni po prostu. Oni tylko tą różnicę zarabiają, tak, tak naprawdę, oni płacą tylko VAT od tej różnicy, którą zakupili telefonu, no bo to jest już od kogoś kupiony, a od tego, co sprzedają, więc oni tylko tą różnicą się zajmują i dla nich chyba jakby w kontekście podatkowym wychodzi to dużo taniej. Natomiast problem jest to, że, że przy VAT marża niestety gwarancja jest liczona od tej pierwszej sprzedaży, a nie od tej, kiedy Ty dostajesz, czyli dostajesz telefon, który na przykład, jeżeli, nie wiem, był kogoś tam powiedzmy roczny, oni go sprzedają jako tam, czy tam nie wiem, 3 miesięczny ktoś korzystał i jednak zrezygnował, no to odstajesz i on jest o, o te kilka miesięcy tańszy tak naprawdę, to nie jest nowy telefon, znaczy no, ta gwarancja nie jest nowa o, w ten sposób tak uproszczając zupełnie. Więc, to, z tym bym uważał, tak to jest taka podejrzana sprawa. Jeżeli możecie, to unikajcie po prostu, nie sądzę, żeby to było nic dobrego, tak w każdym razie. Żebyś kupujesz telefon i to nie jest jakaś tam mega, giga, hiper, promocja, tak, ultra, to, to faktycznie unikajcie, bo, bo masz w tej samej cenie, a nie masz gwarancji na, na tym samym poziomie, więc słabo. Dobra, to było 191 Q&A, długie, długie, w sumie, no tak, godziny już ponad. Dzięki bardzo, trzymajcie się, miłej niedzieli, jest godzina 10, myślę, że tak na 13 się wyrobimy.